Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Adi i witam Was w kolejnym YouTube'owym odcinku na moim kanale. W tym odcinku nagram dla Was moją kolekcję kart piłkarskich FIFA 365, część pierwsza. Także jeżeli jesteście nowymi widzami na moim kanale, to bardzo bym chciał, żebyście zasubskrybowali, dali łapkę w górę. Nie wspomnijcie kliknąć w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o każdym filmie. Już nie przedłużam i lecimy z odcinkiem. Więc jak już mówiłem na samym początku, w dzisiejszym typowym odcinku pokażę Wam moją całą kolekcję kart piłkarskich FIFA 365, część pierwsza. Także zapraszam na oglądanie. Więc karty FIFA prezentują się następująco. Mam ich aż 52. Także odcinek może być długi. Także lecimy z pierwszą kartą. Pierwsza karta to jest karta napastnika Roberta Lewandowskiego, jeszcze grającego w Bayernie. Tak ona się prezentuje. Kolejną kartą jest to karta też z Bayernu Monachium. Zawodnik prawy obrońca Filip Lahm. Bardzo ładna karta. Nie mówię, że nie. Kolejną kartą jest to karta zawodnika Turcji Hamita Aldin Topa jakiegoś. Tego kuźwa nie znam, ale dobra. Kolejna karta jest to karta reprezentanta Brazylii Cássio, bramkarza. Kolejna karta też jest to reprezentacji Brazylii Jadsona. Kolejną kartą jest to karta Nigeryjczyka Ahmeda Muse jeszcze z CSKA Moskwa. Nie wiem, czy on gra nadal, czy nie. Zresztą możecie pisać w komentarzach, czy znacie tych piłkarzy, czy też nie. Kolejną kartą mamy kartę bramkarza z Rosji, Igora Akinfiewa z CSKA Moskwa też. Kolejną kartą jest to, karta Argentyńczyka Carlosa Tevesa z Boca Juniors. Nie wiem, czy on nadal gra, czy już przeszedł na emeryturę piłkarską. Zresztą możecie mi napisać w komentarzach. Kolejną kartą jest to karta bramkarza z Xi'anga jakiegoś, którego nie znam. Ale tego piłkarza to już znam. Dani Alves, grający jeszcze w FC Barcelonie. Kolejna karta FC Barcelony jest to obrońca Jordi Alba z reprezentacji Hiszpanii. Kolejną kartą jest to kolejny Brazylijczyk, Luciano. I kolejną kartą jest to kolejny Argentyńczyk, Christian Pavon z Boca Juniors. Kolejną kartą znowu jest to Brazylijczyk, Alan Patrick z Flamenco. Kolejną kartą jest to karta pomocnika czy bramkarza, tego nie wiem, ale chyba napastnika. Tak, to jest chyba napastnik z tego co widzę. Jest to Ting Zhou jakiegoś, nie wiem, nie znam typa. Ale okej.
Kolejną kartą jest to kolejna karta Brazylijczyka Marcelo Quirino z Flamenco. Kolejną kartą znowu jest jakiś Koreańczyk, czy z Chin, czy Chińczyk, ale pewnie nie wiem, czy jest Chińczyk. Zheng Lang. Okej. Kolejną kartą jest to karta Serbii z niemieckim klubie FC Schalke, Matija Nastasić. Czy jakoś tak to się wymaga jego imię i nazwisko. Kolejną kartą jest to karta bramkarza Romana Weiderfellera z Borussii Dortmund. Kolejną kartą jest to karta Matthew Dosewigo z Olympiakosu FC. Okej. Kolejną kartą jest to karta reprezentacji Niemiec Erika Durma z Borussii Dortmund, który już dawno nie gra. Nawet nie wiedziałbym, że on grał kiedyś w Borussii, serio. Kolejną kartą jest to karta chyba Gabończyka z francuskim klubem Olympique Marseille Mario Lemina. Kolejną kartą jest to karta reprezentanta Niemiec, również z Borussii Dortmund, Sven Bender. To jest ładna karta, nie mówię, że nie, bo chociaż się uświeci, a nie tak jak pozostałe. Kolejną kartą jest to karta z piłkarzem reprezentacji Meksyku, Oribe Peralta z Club America. Też ładna, świecąca karta. Kolejną kartą mamy tutaj Holendra, Nigala de Jonga z AC Milanu. Kolejną kartą jest to karta reprezentacja Kolumbii, Darwina Quintero z Club America. Proszę bardzo. Kolejną kartą jest to karta reprezentanta Hiszpanii, Diego Lopeza, który grał w AC Milanie. Czy nadal gra, czy grał, nie wiem. Zresztą możecie napisać coś w komentarzu. Tak. No i mój chyba ulubiony piłkarz Antoine Griezmann z Atletico Madryt, który nadal występuje w tym klubie. Ładna karta Antoine'a Griezmana. Kolejną kartą jest to karta reprezentanta Kolumbii, Jameza Rodrigueza z Realu Madryt. Okej. I kolejną kartą jest to karta reprezentanta Portugalii, Thiago z Atletico Madryt. Kolejną kartą jest to mój chyba ulubiony pomocnik z Realu Madryt, czyli Luka Modric. To jest mój ulubiony też pomocnik w piłce nożnej. No to mamy Herb Club Ameryki. Tak to się prezentuje. Nie będę wam tutaj zbytnio zabierał czasu, bo chcę jak najszybciej nagrać ten odcinek dla was. Kolejnymi dwoma piłkarzami z Leicester City jest Gray i Amartey. Tak ta karta się prezentuje. No ładna, ładna. Nie mówię, że nie. Tego obrońcę, co ja uwielbiałem, Pepe z Realu Madryt, reprezentacji Portugalii, który obecnie jeszcze gra.
Tutaj mamy reprezentacja Słowacji, czy jakoś tak, Samira Handanowicza z Interu. Tutaj mamy reprezentanta Francji, Geoffreya Kondogbię z Interu też również. I tutaj mamy kolejnego Brazylijczyka, czyli Maxwella z Paris Saint-Germain, czy jakoś tak, czyli ogólnie z Perża, tak? Kolejną kartą jest to karta Chorwata, Marcelo Brozovic, z Interu. Proszę bardzo. Kolejną kartą jest to karta reprezentanta Włoch, Salvatore Sirigu, również z Perze, który już obecnie nie gra w Perze. No niestety, tak się stało. Kolejną kartą jest to karta reprezentanta Holandii, Brama Njuktnica z Anderlechtu. Nie wiem, jak on się wymawia jako nazwisko, ale dobra, okej. Kolejnym pomocnikiem, też moim ulubionym, jest to Francuz, Paul Pogba. Ładna jego karta, jeszcze z Juventusu. Kolejny Argentyńczyk, Matias Suarez, również z Anderlechtu. I tutaj mamy reprezentanta w ogóle Anglii teraz, Hila Jagielkę. Okej. Tutaj mamy reprezentację już Rosji, Aleksandra Ryazantseva z FC Zenit. I kolejnego mamy reprezentanta Anglii, jest to Alan Shearer, legenda z angielskiej piłki. No. Kolejnym reprezentantem jest to reprezentant Rosji, Artem Dziuba z FC Zenit. I tutaj mamy reprezentanta Włoch w ogóle, Marco Verratti'ego, proszę bardzo. Jeszcze grał w Perze i również chyba gra jeszcze w Perze, nie wiem. Zresztą napiszcie komentarze, tak jak już wam już mówiłem, gdzie kto gra. Kolejnym kartą jest to karta Tulani Serero z Ajaxu Amsterdam. I kolejną kartą jest to karta reprezentanta Francji, Gianelli Imbula z FC Porto. Kolejną kartą jest to karta reprezentanta Holandii, Ricardo van Rijn z Ajaxu. I mamy tutaj również reprezentanta Hiszpanii, Alberto Bueno z FC Porto. Takiego karta się prezentuje. I ostatnią kartą jest to karta reprezentanta Holandii, Jaspera Silensena, również z Ajaxu. No i co? W tej pierwszej części byłoby na tyle. Więc ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i do kolejnego nietypowego odcinka na moim kanale. Na razie!